To aż trudno uwierzyć. Koszykarze Hydrotraku walczyli jak równy z równym ze Stelmetem NA Zielona Góra. Po pierwszej kwarcie Radomianie przegrywali 19 do 23, po drugiej było już 38 do 36 dla zespołu trenera Roberta Witki. Zacięta walka trwała również w dwóch kolejnych częściach spotkania. Hydrotrak odskoczył na 52 do 44, ale nie zdołał utrzymać tej przewagi. Na 17 sekund przed końcem meczu Stelmet wygrywał 66 do 63. Wtedy z wyskoku za 3 punkty trafił Artur Mieczarek. Potem Stelmet stracił piłkę i szansę miał Karl Lindbom. Fin jednak nie trafił i zespoły musiały rozegrać dogrywkę. W niej lepszy był Hydrotrak, który wygrał spotkanie 74 do 70.